Kurwa, jak ja jestem czerwony na ryju. Dobra, będziemy coś jeść zaraz. A co to, ja nie mam pojęcia. Czekam na kamerzystę pod pracą. Wyprzedzamy rowery. Jedziemy na kepsa, normalnie w Newie zjemy. Za czasów szkolnych to my tam bardzo dużo jedliśmy. Boksa wiecie za ile kupicie? Za 7 zł. Jak wezmą was za studenta, a z reguły to każdego biorą za studenta, nie? Także wiecie o co chodzi, beczka grana. Także jesteśmy tutaj normalnie na Pułaskiego i tutaj jest kebab. Także tak, herbatę mają. Beka. Ale wiecie co wam powiem, łapa mi chodzi, naprawdę jakbym, nie wiem, delirkę jakąś miał. Mam tego, tortillę, kamerzysta ma tego, boksa i nie dostał upustu. Uznali, że nie jest studentem, bo nie jest pijany. Jak tu będziesz pijany, to masz kurwa z buta. To jest ten, jaki boksik? Boksik, co tam było, wołowina? A, wołowinę tylko mieli. Tak, no. Mieli tylko wołowinę, no nie chcieliśmy czekać, to wzięliśmy wołowinę. Dali nam dwa widelce, herbaty nam nawet dali za fraje. I tam chyba winieje takie przesłanie, że jak jesteś napierdolony, to od razu jesteś studentem, kolega był trzeźwy w środku tygodnia. No i dychę płaciło, nie 7 zł, także tyle. Ale ładnie pachnie, taki kurwa, czuć, że to taki stary zapach. Dobra, może weź tam ten, skonsumujemy troszkę. No to dobra. Łukasz, patrzcie ile mięsa kolega ma. Mięso, kurwa, tam na dole pewnie coś jest, ale dalej zobaczymy. Ale patrzcie u mnie, otwieram z wierzchu kebaba. Kurwa, to jest jak samo mięso tak naprawdę. Mięso jest takie, o, to nie jest najgorsze. Ma swój charakterystyczny smak, więc niektórym może po prostu smakować, ale kurwa, sama wołowina, masakra. Nie wiem jak to smakuje, jak kurwa, tak jest. Słonina, kurwa, nie wiem, nie mam pojęcia, ale sosu to ja nie mam.